No Jezu, też czekaj na niego 3 dni. Czekaj, bo zegarów chyba mam trochę. Kurwa, znowu się nie wyłączył, nawet 3 lata i 3, 10 godzin. Dobra, stop. Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku 10-sezonowego challenge'u. Sąsiadem, sąsiad, sąsiad, cześć. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie u Ciebie i u siebie. Moi drodzy, lecimy z kolejnym odcineczkiem. No i to w sumie to tyle. Ja to pokażę, co mam do zrobienia i co mam na gospodarce, bo tutaj widzicie czerwono-niebiesko, więc no ciekawe rzeczy się podziały, dlatego że stwierdziłem, że moja Unia jest już na tyle beznadziejna, trzeba sobie ogarnąć. To jest jakiś agregacik, więc jest Lemken kompaktor 3-metrowy, taki proszę piękny. To jest w podwójnym, nie, z podwójnym wałem, także na ciężkiej ziemi idealnie. Tutaj takie jakieś graczki, haczki, cholera wie co w sumie to jest. Tu jeszcze można na tej belce dospawać, domontować takie jakby przed puszkiem, bym tu powiedział w sumie, wiesz, że ale na razie nie potrzebuję. A w późniejszej części odcinka biorę się za siewy masejem trawy. Do tego celu użyję tego to pięknego chwastowniko-siewnika poplonowego. No i to tyle, ja się biorę dalej do roboty, a ty już tam ogarniasz sobie. Ale szczęście, mordo, przeszłem między słupkami tak na milimetry. Szczęście w nieszczęściu, tak? O Jezu, a tu brzuska. Cholipka. Karwa, twarz, barabasz, ty powiedziałeś o brzusce, ja właśnie mnie uderzyłem. Ja też. Rachaderem był. Chyba taki całym tym unlucky. Rachaderem. No nie, wyniosło mnie. Ja się tak nie bawię. Dlaczego? Dobra. Chcę się dobrze ten słoneczny. Kurwa, nie wykręcę. Ty, a ja będę teraz kultywatorował, w sensie mieszał to wszystko po tym, mojej nieszczęsnym, jak to się nazywa? Wapnie. Ale to śmiesznie, bym stary jak ty, przejść na jednym polu, to że patrzę. 15 na godzinę zapitala z tym agregatem, mój Jundir. No to dobrze chyba. Ku odpowiedni, już co chodzi. Poczekaj, muszę sobie prawo najbliżej. O, cyk. Nie rób takich rzeczy, nie rób takich rzeczy. Czemu? Bo to jest unprofesjonal Jupiterek. Nie no, co ty gadasz? O Jezu, z góry, ale idę. Ale dziurwa była, chyba zawieszenie urwałem w kombajnie. A ty po to żniwujesz? Ja już jadę kosić. A czym ty żniwujesz? No i na Fulano, który stał cały sezon w tym garażu, zastanawiał, co ma robić ze swoim życiem, wiesz? A ty hunt swocie. Proszę, jak pięknie to wszystko działa. Karma. Co? Zatynchły New Holland. Zatynchły. Ale fajnie wygląda, kurczę, ten agregat Lemkena, naprawdę polecam. Znaczy tobie to już chyba nie, bo 3 metry to dla ciebie trochę za mało, nie? Ja już tam idę dalej, ja tam nie patrzę na 3 metry są się. Nie no, chociaż chyba, nie wiem, Amazonkę chciałem sobie kupić 3 metrową taką, wiesz, do głębokiego przeruszenia ziemi. Ale no, nie wiem. Ja się zastanawiam nad nowym agregatem. Bo ta Unia już A wyblakła, B tam różne dziwne rzeczy. Znaczy wiesz co, nie, no już jakby też nie spełnia swojej roli w 100%, nie? I mi to tak się średnio podoba, nie lubię takiego sprzętu, więc... więc zaraz się tym będę musiał zajmować. Na razie testuję sobie Lemkena, no bo wiadomo, wiecie o co chodzi, siewnik Lemkena, to sobie postanowiłem też... Ludzie od Dailera mówię, mordo, potrzebuję mały, dobry, fajny agregacik taki pod mojego Jundira. No, to masz tutaj kompaktora, 3 metry. Mówię, nie masz większego? Mam, jaki? 12. To możemy mieć mały problem. Więc stwierdziłem, że no, ale fajnie tu robi, powiem szczerze. Także mi to odpowiada. Podejrzewam też, że już poza odcinkiem, ale też oczywiście podliczając wszystkie koszty, to to słuchajcie, sprzedam sobie trochę kiszonki. Co się stało? Teraz do oka nie przejechałem, mam pełno. Co? Czy ja o czymś nie wiem? Jakim cudem? Bo mi nasikał na pole i lepiej wyrosło. Znaczy się oprysk z moczu zadziałał, tak? Ale w jednym miejscu wypaliło, chyba za dużo pociekło.
Ale no cholipka jasna, ty, że mnie nie pomyślałem, Ale że mnie masz. martwi jedna rzecz, wiesz, rzepaki u sąsiadów są już takie kwitnące, a mój tak jakoś nikunicznie chce wejść do góry, wiesz? Może mi się nie podoba. Na szczęście ja mieszkam w innym kraju i już nie wyję prędzej. Tak. O, Obawiam tutaj. się, że z niego nie będzie w tym Ten. roku ludzi. Właśnie, to jest ta czyszczarka, którą kupiłem. Sąsiadowi opowiadałem. Piękne. A, właśnie, i ja muszę sobie niedługo te Mausery kupić. A, ziomeczki, idziemy teraz tutaj oglądać. O Tutaj Mauserach ci kupiłem. przypomniałem. Nie, to nie o to chodzi. Patrz, patrz to sąsiada. To już jest moje. Wykupiłem sąsiada, bo bankrutował. Mówi, cholipka, pieniążków, brak czasu zwijać interes. No to proszę bardzo, to ja kupiłem, otwierałem wszystko, żeby ładnie wywietrzyło i nie śmierdziało starym dziadem. Starym dziadem, o Boże. Tutaj pięknie opornik, bo tutaj uwaga, uwaga, limuzynki. Nie samochody, takie byki. Żeby nie było. O Boże, nie, takie ptki byki. God Tu damn jest it. kwiatka, ta zamykana, wszystko, ale tu się wszystko wietrzy, żeby starym dziadem śmierdziało. Starym Kilosik miał taki. dziadem, dziad z transem. Dziad teraz. Nie wiem, stary, co on tam miał. Mnie to nie interesowało. Ja wolałem sobie jego hektary tutaj kupić, znaczy hektary. To wszystko, co tu miał. No i zakupiłem. Mam byki, już tam sobie hoduję. Przesuwamy krótki. Tutaj kury srają jajkami dosłownie, jak z minigana. Zobaczcie sobie, stary, na odcinku ile paczek leży. No mi też tam z 10 paczek już leży, wiesz. No, mnie trochę więcej. Krówki, ogarnięta chyba, chociaż nie wiem. Tutaj mauzerki stoją do mleczka. Patrzcie, tu mają. A kiedy kupisz mauzerki? Pompeczki. Co? Kiedy kupisz mauzery? To za odcineczkiem oczywiście, wszystko będzie zapisane. A ile za mauzerki? Nie pamiętam, musiał spojrzeć do Ale co, kluczka. masz jeden ten zestaw, te dwie beczki tylko? Nie, cztery tak jakby. W sensie Razem te dwa 8, zestawy jakby, tak? Dwa zestawy, tak. Na przód i na tył. Mhm. I tym dużym rzędirem to boże, bo ten tak lekko jak go przysiadło, to już nie chciał się ruszyć. Kupiłem też taką przyczepkę do luźnych rzeczy transportowania, takich, nie wiem, jakichś balotów, czegoś takiego. Tak po prostu, żeby tutaj tak, nie wiem, na przykład A, bo ty masz to wszystko siana z paletek. tego, z... Boże, z czego? Z Ale panelu. dostałem. Co z panelu? No pieniędzy masz tyle, tak? Panel mi produktu generuje tyle, że ja będzie w plikach pokazane, ile zarobiłem z samego prądu. Tu buraki gotowe do cięcia. Tu jest woda skampiona ładnie, ale niepotrzebna na razie. A wam pokażę jedną ważną rzecz, już do widzenia. Przyjechały firma taka ładna, piękna, cudowna i wspaniała. Postawiła mi silosik, z którego mogę pobierać sobie TMR-ek. Znaczy, przywożę mi go tutaj, stąd sobie pobieram, płacę im ładnie do kieszonki. A ile Za cały płacisz? porcik. Nie wiem, za całą przyczepę zapłaciłem chyba 1300, 1400. To jeszcze w sumie się opłaca. No, i to jest dobry. A bo ja wam nie pokazałem, kupiłem 10 palet TMR-u, z czego 3 już w zasadzie poszły na krowy. Jakby co, to tam go uzupełniałem, więc jest pięknie, to nie wspaniałe. To pokazywałem, tutaj jest słomka jeszcze, żeby krówkę dosypać i tak dalej. To widać było, to widać było już. Tutaj jest Fiat z sipą. Tu są jakieś duperele, tutaj na przykład pszenica jest zaworkowana, nie wiem po co, ale stoi sobie i czeka na użycie. Urok czepion. Proszę, jaka burżuazja sąsiada. Przyczepa z TMR-em jeszcze stoi, nie zakryta, bo pędekę ukradli albo wiatr porwał. Nie wiadomo, co się z nim stanęło. Piotr przyszedł i zabrał. No, prawdopodobnie tak. Tu stoi ziomnik, który miałem wziąć od 5 minut i zaprowadzić go na pole. Dziękuję. Sztos. Ale bina nadal nie masz. Jak to nie mam? Stoi, sąsiad miał, to ja kupił od sąsiada, wszystko stoi. Jakiego masz sąsiad. bina? Bina mam Agritecha, takiego jak my mamy na innej serii sąsiadów. I takiego jakiego ja mam. Takiego ty masz? Też Agritecha. Ja nie wiem, jakiego ty masz. No ja mam 30 ton. Też mam 30 ton. Mam właśnie tam rzepaczek zasypany, właśnie pokażę wam statystyczkę.
Sklepaczek był skoszony ładnie, pięknie i mamy go 18 tam i 60 Wow, kilo. to ładnie ci poszło. Nie spodziewałem się, że z takiego małego pola mi aż tyle da. No, w sumie wszystko miałem tam dane i sezon to pole czekało do zrobienia. Oczywiście przegapiłem sobie wtedy sianko. Nie, poczekam. Nie, nie czekało. Nie wiem, ale był przelicznik 1-2, więc... Nie... No tam miałeś najwyższy możliwy plon na nim do uzyskania, po prostu, No tak? właśnie. Proste. I teraz tak. Wchodzimy tutaj do zwierzątka i proszę to zobaczyć. Krówek mamy tyle. Ile masz? Poczekaj, bo dzisiaj cyferki jakieś. 19 mam mlecznych. W tym cielaczki są też oczywiście, ale 15 jest takich dojnych. 4 cielaczki, jeśli dobrze liczę, raz, dwa, trzy. 4. Tu się piąty znalazł, to jednak 14 krów jest. Nie wiem jakim cudem, ale tak jak się wydarzyło. Nie, poczekaj, Boże, nie wiem, 5. jaki cudy to się wydarzyło, te. Ty, jedną korowę mi ukradli w takim razie. I zamienili na cielaka. Oszukany się czuję. 100 kurczoków. I tutaj są limuzynki. Limuzynki jest 15. Z Ogólnika łaski, jak mamy ty się 100. żeś rozgodął, Chryste przynajświńczy. Zaraz ci dam pogadać. Korowy 50 tysięcy litrów mleka. Bardzo dobre jedzonko dostałem, to jak się zaczęły doić, to ja mówię, Matko Boska, gdzie ja to pomieszczę? No i w tych mazurach, to ja nie wiem, jak ja będę, sąsiad, może przyjedziesz mi powozić trochę, co? Spadaj. Mleka. No weź, bo muszę to jak na jakieś około, nie wiem, 8 razy wywozić. Znaczy, ja myślę, że ja jak kupię te Mauser, to też sobie kupię ze dwa, ten, znaczy po cztery zbiorniki de facto. No i też będę musiał coś pokombinować, jak to wozić. Ale myślę, że na dużyce albo, no dużyce w sumie to nie ma sensu, czterech zbiorników wozić. Musi ma być szczerze. Dałbyś radę wziąć 3 na dłużycę, włożyć je tak, wiesz, i przypiąć pasami. Nie wiem, czy się da. Może tak średnio działać i może też to tak średnio to działać z ściąganiem ich z tego, bo to nie wiadomo, czy się nie dostanie. Dobra, damy radę jakoś. Wyciągnąłem ręczny, czy nie? Zobaczymy, jak to wyjdzie, No to wiesz. nie wiem. Na razie to ja się bardziej martwię o ten mój rzepak, wiesz, bo jednak... No fakt, że on nie chce wejść, to tak mnie trochę denerwuje, wiesz. Stary, ja jestem w totalnym szoku, ile tej pszenicy mi dało. To jest chyba pszenica, tak, czy nie? W końcu, bo ja nie wiem, czy to jęczmień jest im, dlatego on tyle oddał, czy co, bo ja jestem w takim generalnym szoku, że ja nie wierzę w to, co się dzieje. No właśnie, moi drodzy, a propos generalnego szoku, to ja już podjąłem decyzję, co będzie ciągnikiem, znaczy jaki ciągnik będzie kupowany na gospodarstwo. Tak, New Holland! Sam nie wierzę, że to taki mówię. z wyjątką skrzynią? Tak! 120 O, kunia. to prawdziwy, niepodrabiany tak. Nie, te piątka. To jest te szóstka, się zawsze mylę. Te piątka czy te szóstka, stary? O Jezusku! Cholipka, tu drzewo było. Stary, te piątka czy te szóstka to jest, bo się mylę. Ta Te szóstka. szóstka. Bo ja się zawsze w To nich jest pszenica. O, proszę. A ja rurą zahaczyłem o brzuska, jak nie pociągu na płot, mi powiedziałem, Matko, bo chce się sam. Więc Dobra, te jedziemy szóstka dalej. wpadnie, znaczy mam taką nadzieję oczywiście, bo liczę na to dofinansowanie też, liczę na przyrost pieniążków. Poczekaj. No. Jakie dofinansowanie? No po tym sezonie drugim, jak będziesz zaczynał trzeci, już masz 200, nie 200, tylko ile tam tego dofinansowania miało być? 100... 150. 150. Dlaczego? No dofinansowanie na młodego rolnika. Nie jesteś ani rolnikiem, ani młodym rolnikiem. Ty Co tym kłamiesz? bardziej nie jesteś rolnikiem. Jak to nie jestem rolnikiem? Co chcesz wiedzieć o rolnictwie? Zaraz ci. Siadaj, synek, opowiem ci Czym jest historię. uprawa pasowa, mordo? Nie wiem, ale się dowiem. O kurwa, nie wierzę w typa. Sądzisz, że się nie znam, tak? Ty poczekaj, bo tu jest jakiś trigger. Co to jest w ogóle, ty? Denerwuję się jak trigger. Tu jest silos! Gdzie? O kurwa! Ty! 88 pole, stary, ogarnij sobie. Co jest tak silos po prostu, nie? Jak to zostaje silos? No tak trigger na silos, po prostu taki, wiesz, w ale polu. nie. Jak trigger na silos? No jest trigger, jest po prostu silos taki polowy postawiony. Silos polowy postawiony, pole 8. Czekamy pola 80, sam się sprawdził. Jest pole 80. 88. 88 pole. Nie widzę pola 88. Dobra, znalazłem. 88.
Gdzie ty tu masz schyba? No weź sobie w tam. Widzisz ten taki z takim, taką jakby czarno-żółtą, żółtymi kwadracikami? Nie, ja bym to wyłączone z czarno-żółtych kwadracik. Ale co, pod tą wiatą, czy co? Nie, jak masz wiaty, masz taki przed tym, masz taki pasek drzew, nie? No. I przed tym masz taki plac po prostu pusty, nie? I drogę. A to nie jest czasem na kiżonkę? Tak, to jest na kiżonkę, tak. To już pewnie przyjąłem. No silos. Ja myślałem, że zbożowy i nie... Ty głupi jednak jesteś. To może poczekaj, wyłączę do tego, bo to głupio tak jak się kręci, a się nie zbiera. Na pewno się już znowu... Dobra. Skończyłem kultywatorować. Średnio jestem zadowolony z tego agregatu. Dlaczego? Bo on ma po bokach takie metalowe, wiesz co, płachty. Kawałki metalu. I tam się pcha to strasznie, wiesz? A wiesz co? Przejechałem raz dookoła i trochę. No. Mam dwa zbiorniki już. Chyba mi się nie... Do silosa. Przypomniał sobie, że ma biny. Nie, że przypomniał, tylko przytupiłem w header się lekko przestrachłem. Dobra, było, tak wiem. Ja przesiadam się do Masaja w takim wypadku i biorę się za sianie trawy, bo termin mamy na trawę elegancki. Tak? Tak, temperatura też jest elegancka, więc... Elegancki. Bo elegancki jest chłopak jestem. Elegancko. Patrz to. Ja mój dobry, wysłużony już Masaj 3070 leci w akcję. Jestem strasznie ciekaw, bo teoretycznie zapotrzebowanie mocy na to urządzenie 9-metrowe jest 80 koni. Ja mam na Masaju 95, więc jestem strasznie ciekaw, jak to będzie funkcjonowało. A żeby ci pupsko zapiekło, to ci powiem, że jadę właśnie ten... Wysypać pełną szczypkę pszenicy do mojego silosu kochanego ulubionego. Dobrze. Ja nie zazdroszczę sąsiadowi. Ooo. Najlepsze jest to, że będę musiał jeszcze na krepisko wysypać, bo i tak mi się do silosa wszystko nie zmieści. Sąsiad, wie dlaczego ci nie zazdroszczę? Bo to twoje kredyty. Ja nie mam kredytów. No ale będziesz miał. Nie będę miał. Dobrze. Dobrze. Ale to jest przyjemna robota, takie sianie tym 9-metrowym zestawem, kurwa. Ale przyjemna robota, jadę około 20. Jadę 15, nie 16, 17 pod górę jadę, stary, z pełną przyczepą. Kurde, i ja takie sianie to ja rozumiem. Dobra, dzień to 20 panowie, żeby się... Bez kitu. Ty 12, 12 na godzinę sobie jedzie, bez problemu. Dostaje trochę ten masy po tupsku, no musi dostać, no siłą rzeczy. Ale kurde, to jest zajebiste. No, więc ja atakuję to, później już nie będę wam pokazywał, słuchajcie, wszystkich sił, bo to nie ma większego sensu, mi się wydaje. W przyszłym sezonie sobie to ogarniemy. To był rzepak. Ogarniemy i co? No i podejrzewam, że widzimy się na jakichś takich odcinkach już może jakieś pryskanko, o, bo pryskanka nie robiłem na chwasty. Więc może jakieś pryskanko na chwasty wpadnie. Ewentualnie przeoranie tego rzepaku, który tam jest nieszczęsny i on nie chce wejść. To też biorę pod uwagę. Nie chce wejść. Stary, on w ogóle nie chce wzejść, przepraszam, nie wejść. Stoi przed drzwiami na progu i mówi, nie wejdę. Dokładnie, stary. Mówię do niego, rzepak, wchodzisz. Dlaczego? Bo brzydki jesteś i śmierdzisz. Ja mówię, spoko. Kup ciągnik najpierw. Tak, kup ciągnik. O, na przykład. Ja właśnie przyjechałem na moje nowe gospo. Proszę. Które jest ładne, bardzo piękne. Wiecie, jaki jest jeden podstawowy problem Elderbachu? Elderbachu. Bardzo małe gospodarstwa. Nie przesadzę, jest dobrze. Znaczy, one są małe, dlatego że no ma jakby takie przystosowane na to, że będziesz miał mały sprzęt, nie? Odpowiedź ci mówię. Aha, czyli to nie jest przeorane. Okej, okay. Nie ma problemu. Tył, jest git. A, jak ja mam do cofnięcia jeszcze skończone. Ty, my tu gadu. 20 minut odcinka. A 20 minut odcinka to jest jedna kwestia, ale
Ja już czwarte łąki, jeszcze nie, no może połowę łąki zasiałem, ale powoli zaczęły mi się kończyć te siodła w tym podsiewaczu. W tym siewniku. O, tutaj wysypujemy ładnie żmijka wciągnie do sifasa i nie wiem, to ładnie. Właśnie. Będzie trzeba obornik wywieźć gdzieś, nie wiem, położyć go, bo z tamtej pryzmy to się już piramida Cheopsa buduje. Teraz tam Właśnie, ja też muszę z opornikiem możemy zbyć. zaraz jakiegoś faraona tam chować. Freoda. Faraona, Faraona. baranie. Powiedziałem faraona. Freona powiedziałeś. Też za szybko powiedziałem i ten się pomyliłem. Freona. Stary, Freon to ci się chyba Freona. z tym środkiem chłodzącym w klimatyzacji pomyli, albo w lodówce, W no. lodówce. Ta wyciek mi chyba ostatni. Normalnie. Normalnie wziął i uciekł. Wziął i uciekł. Jak zobaczył, Spakował walizę i prawie jak poszedł. światło w lodówce, tak? Taka bieda, że światło samogaśnie już. Tak, tego wzięliby się za nagrywanie, tak? Tak, pieniążki się zarobił. Słuchajcie, Kozłowski jest taki biedny, że w końcu mówi, dobra, no trzeba coś nagrać, żeby widloka się skazały. Ta parę groszy na prądku, że tam Więc wypłacić. zostawcie subskrypcję i tam łapkę w górku Łapkę jego tam i u mnie. poprosimy, nie? Jego dajcie bez stat bloka. Dobrze. Także tak to wygląda. Wiesz co, ja też będę musiał chyba wyrzucić, znaczy wywieźć zaraz ten obornik, bo... No bo u mnie przypał się robi też tym obornikiem. Bo te moje 10 krów, słuchajcie... krowy, już mi narobiły, słuchajcie, prawie 50 ton. Więc to nie jest mało, w sumie. Jak na to spojrzymy, nie? Ty masz 50. Ja ci powiem, ile ja mam. Łącznie ja posiadam obornika jakieś 200 ton. Sąsiad. Więc No, ty z tymi właśnie. twoimi 50 to sobie wiesz, co możesz zrobić. Wiem. Ja zamierzam stary, w ogóle używany jakiś stary rozrzutnik kupić za grosze, wiesz? Jakiegoś, nie wiem, Ja forsznitkę. kupiłem takiego starego za 6700. A co kupiłeś? Forsznika? Nie, to nie jest forsznik, poczekaj. Wejdę sobie w garaż. W garażu jest A ten to ruski taki? PRT-10. Ma 11 tysięcy litrów pojemności, rzuca na 9 metrów, 130 konia potrzebne. Wiesz? Ale Bardzo fajny. to z mod chyba był, nie? Mothub. Ja Piękny, cudowny i wspaniały. muszę sobie poszukać czegoś na mod hub, jakiegoś rozrzutnika, bo beczkę już mam upatrzoną. Moim następnym będzie na pewno aż Troutzmann taki ładny. Nie, ja na razie kupuję sobie Wiltona beczkę, taką małą 8000 litrów. Ale to moją beczkę chciałeś kupić. Na szczęście nie miał gnojówki wtedy. Ale poczekaj. Użytkownika. O, następnie jak będę chciał kiedyś kupić, to chyba będzie ten już. Piękny. Chyba, że unię tytana. Będę woził dziesiątką. Ja Wow. 60 kupię, stary. Dobrze. Ale to prześmiewczo zabrzmiało trochę w sumie. Nie ma co ćwiczyć. Dobra, w sumie to kupmy od razu tego dużego Paki groszar burżuj, bo... Bergmana. 200 koni zapotrzebowania i milion ten obornika na raz wchodzi. To się Bez będziemy kitu. O, pomylić. sąsiadowy jęczmień. A, to mogę Ale pojechać. proszę smukolić tego jęczmienia. To nie twój. A to dobrze, bo na Ty, szczęście bez jęczmienia kitu, nie ale potrzebuję. martwi mnie, strasznie mnie martwi ten mój rzepak. Kurwa, Może weź go zaorać, a? nie, no ja poczekam jeszcze, no jeszcze mam czas na to, żeby wiesz, coś tam jeszcze posiać, nie? Weź potraktuj to jako popylone. Więc ewentualnie to tam dupne soje, no ale trochę mnie martwi, bo wiesz, bo na całej mapie już wszystko kwitnie, ten rzepak, a mój tak, no niekoniecznie zainteresowany. A w który dzień go siałeś? Ja go wsiałem na zimę. A. Nie denerwuj mnie. No co? No nic, stary, skoro ty go na zimę wsiałeś, a tak lekko ci jeszcze nie wysignął na Cicho zimę, bądź. to tak średnio, nie? Ja sąsiad. Mógłbym rzec, że nawet chujowo. Huncwotowo. Mówić spotawa, no? Cicho, on się stara. Nie. Tak samo jak mój silo, ten zbiornik. Kombajnie, żeby pomieścić do końca przejazdu to, co ja tu chcę skosić. To ładnie ci sypie w sumie, co?
Tam się tak naokoło nie przejadę. Ja muszę sobie tak teraz kosić raz w tą i koniec. No widzisz, to jest właśnie wada tych małych kombajnów, nie? Że... Znaczy, większym to bym przez tamtą furtkę nie przejechał, chociażbym się pchał górą Chyba, że nawet. miałbyś składany header. Albo na wózku. Albo na wózku. Chociaż poczekaj, wózek stoi tam, mógłbym go założyć O nawet. Boże! Ty to jednak jesteś useless człowiek. Nie chciało mi się go odpinać, przepinać dwa razy, sąsiad. Leniwy jestem, tu mnie wzeszło taki placek, nie ładny, mokro było chyba. A tam to nie wiem, od słońca Dobra, chyba elegancko. wyparzyło. To posiane. I co tu jest? Nawiezione w 66%. Dobra. To wejdzie w kolejną fazę, to ja tutaj przyjadę siewką nawozową. Bo oczywiście przed nawożeniem, przed sianiem, przepraszam, nie powiedziałem wam tego. Wpadłem tutaj z siewką nawozową i to obsiałem. Ale zjeżdżam na gospodarkę, podpinam jeszcze pod Maseja siewkę nawozową i jadę posiać nawóz na ten mój rzepak. Może on głodny jest, wiesz? Głodny jest. Paputku mu się chce. Weź mu tam od razu kolację z 12 Tak, potraw, a zrób mu jajca. zaraz mu powiem tak. Ty łajzo mała, nie myta ze wsi? Jak się Jak tak mówi? się chamie i prostaku nie wykiełkujesz, to cię kurwo zaoram. Proszę, tak wygląda 40 ton gówna. Dobra. O Jezu, jakżem przydupił. Włączmy sobie zająca i jedźmy zającem, proszę pani. Tak jest. Rzadka chwila. O, proszę, ile mam tu jest Faktycznie jajek? ruszył jak zająca. 2, 4, 6, Elegancko. 8 tych, 8 klatek jajek mam do sprzedania. Dobra, ja musiałem biegnąć Dlaczego jednak. moja przyczepa stoi na środku skrzyżowania? Dobra, nieważne. No postawiliśmy. Boże, źle pojechałem, muszę przez pole przyjechać. I... Dobra, sąsiady. U mnie starczy tego odcinka, bo to 25 minut ponad grubo tak. Ile to jest nawożenia? 33%, to trzeba. Szybko. Więc sąsiady, to by było na tyle. I to ze sąsiada, łapka w górę i subskrypcja. U mnie u niego obejrzeć odcinka od początku do końca, serię 2. I na razie, cześć, papa. Trzymajcie się, hej. Ale ja jadę dalej. Ja jadę dalej, dlatego że muszę to oprzeć jeszcze nawozem, ale też szybko się będę, znaczy szybko, no, zaraz będę już finiszował, dlatego że mam tutaj do obsiania. Już zasiałem jedno pole pszenicą na wiosnę i zaraz zobaczę tylko zasieję, tam podjadę od razu, jak sytuacja wygląda. Dlatego, że nie wiem, czy tam nie będzie trzeba wpaść też i trochę nawozu rozsypać. Chociaż tego nawozu nie mamy super dużo na swoim rozsiewaczu. A ty sam się co robisz dalej? Aktualnie zrobiłem miniaturki i będę jechał teraz kosić. No proszę. Ja w ogóle zastanawiam się, czy nie przejść na RSM, wiesz? Ja na razie nie przejdę, chociaż bym chciał, no bo nie ma jak. Nie mam opryskiwacz. Nie Tylko mam, tam. ale. Bym tylko setyczki powymieniał. W Mauserach bym se trzymał. Ej, w sumie. Ale drogo to wyjdzie, sąsiad. No nie wiem, wiesz? Zależy, jakie dawkowanie dasz w sumie. To jak dam spore. To ci pszenica A nie, no wypierdoli sąsiad, tam się wielkości słucha. topoli, stary. Ej, słuchaj, ale przecież są ustalone i dodajemy, No więc. właśnie nie pamiętam, ile tam było litrów. No ja też nie bym musiał otworzyć sobie te Tak, ale to tabelki. sprawdzę. Je sprawdzę też, jak będę robił opryski na chwasty, wiesz? Tak, poradniku młodego skauta ci sprawdzę zaraz i ten. Poradniku młodego skauta. Śmiej się, śmiej, a będziesz chciał coś wiedzieć z poradnika młodego skauta, to ja ci wtedy powiem. Nie, nie powiem. Tajemnica. Dobrze, przepraszam, ale to śmiesznie zabrzmiało, wiesz? No nie. Też się z tego śmieję, ale nie mogę nie powiedzieć, bo to jest poradnik młodego skauta, harcerza I po prostu nie i. wypada, tak? To jest w ogóle nienawiedziony. O kurwa, to trzeba wpaść. I przypadek.
Tylko na szczęście to jest małe pole, więc łudzę się nadzieją, że może się uda na tych tam 150 kg nawozu to obsiać, ale nie wiem. Wątpię. Wątpię, szczerze powiedziawszy, wątpię. Nie, nie dam rady, stary, mam 80 kg i tak naprawdę przyjechałem. Chociaż nie, nie dam rady, nie ma szans. Najbardziej. Będę musiał zjeżdżać na gospodarstwo. Ja mam buraki do kopania. Następny odcinek będzie kopania buraków sąsiadów. Dobrze, no i powiedz mi, co ty w tym poradniku młodego skauta żeś tam wyczytał? A to chciałeś się dowiedzieć jednak. No raczej! Jak już mówisz o poradniku młodego skauta, to miło by 300 było. 300 litrów na hektar mi się wydaje. RSM-u? No tak pisze. Jest napisane. Nie pisze, bo mogę to zmienić w każdym momencie. Ja pierdzielę. Może chcesz 1000, nie ma problemu, już jest 1000 wpisane. Nie, jeszcze raz ile? 500? 300. 300 litrów. I tak samo herbicydu? No to jest łącznie. Po prostu zapisane jako oprysk. Okej. Okay. Nie, zależy ile będzie tego szkoda. Jak będzie za mało szło, to będzie trzeba zedytować po prostu, nie? Zwiększyć dawkę. Mi się wydaje, że herbicydu dałbym te 300, ale oprysków takich, no nazwijmy to RSM-em, tak? 600. Na przykład, albo 550, wiesz? Ale to, wiesz co ci powiem, ja będę stosował oprysk taki użyżniający w następnej fazie, to ci powiem jak to schodzi, nie? Mhm. To się co najwyżej tam podedytuje. Poradnik skauta zedytuje. Tak, zrobi się upedate. Ja pitam, ale jaką pod górę wolno idzie, są pełną pszczepą. Właśnie są przykład, kolejna pszczepa jest 12, 200, nie, fu, 22, 24, w sumie będzie już. Nie, dobra, a mi się oficjalnie skończył nawóz. Dobrze. W sensie w zapasie. Znaczy w sumie dobrze, skoro ci skończył, nie będzie nawożenia. Nie no, ja mam jeszcze 424 kilo. W teraz rozsiewaczu, bo jadę właśnie skąd to pole nieszczęsne z pszenicą i będę musiał jeden, dwa może big bagi. O Jezu, uminąłem! O Jezu, przejechałem człowieka, umarły, nie żyje, nie ma go, do widzenia, znaków nie ma. Amba Fatima, nie wiem, poszedł jak dzik. I będę musiał dokupić sobie ze dwa big bagi spokojnie tego nawozu. Albo po prostu beczkę już z RSM-em, nie? Także tak sytuacja przedstawia się. Bardzo mnie martwi to, co się dzieje z tym moim rzepakiem. No wkurza mnie to po prostu, stary. No wiesz, no nie wiem, stary, co ci poradzi. Może jakaś go usuń. Nie no, zobaczę, no najwyżej wiesz, najwyżej... Pójdę do gminy i powiem, że jest rekompensatę, no ubezpieczonko, pola są ubezpieczone, więc problemu nie powinno być zbyt dużego. Tak? Także tutaj nie widzę większego problemu, nie? No dobra, sąsiady, ja też kończę ten wspaniały odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobał taki widok Massey Fergusona na tle kwitnącego rzepaku sąsiada. Będzie wam towarzyszył na koniec tego materiału. Wpadnijcie do sąsiada prawilnego, prawdziwego, jedynego Kozłowskiego. Ja zapraszam też na swoje socjalki, co dzieje filmy i tak dalej, łapeczka, subskrypcja i komentarz wpada. No i trzymajcie się, moi drodzy. Pa, pa! Cześć!